Panie wójcie, w pana tle budynek, który tak naprawdę w szczerym polu, ale za chwilę już po oddaniu przyda się na pewno znacznemu gronu mieszkańców. Gdzie jesteśmy, co widzimy, co się dzieje? Tak, ten budynek za naszymi plecami to nowo budowana świetlica wiejska w Kijowcu Kolonii. Budynek jako centrum aktywności społecznej tej miejscowości to miejsce, gdzie mieszkańcy tej długo oczekiwanej inwestycji będą mieli miejsce do spotkań, będą mieli miejsce do aktywności swojego społeczeństwa. No i wiadomo, że będą mieli możliwość wykorzystać ten budynek według swoich potrzeb. To zacznijmy od początku. Działka na pewno była gminna, bo nie została zakupiona, przekazana, jak to wyglądało? A przez długi czas szukaliśmy terenu, na którym moglibyśmy wybudować tą właśnie świetlicę, aż w końcu jeden z mieszkańców sąsiedniej miejscowości wyraził zgodę na to, żeby odsprzedać nam ten teren. Teren kupiliśmy jako gmina, złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do funduszu, do Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych i stąd ten budynek dostaliśmy dofinansowanie i budujemy. Teraz trochę budynku, o ile pan wójt tak z głowy jeszcze pamięta. Kubatura, powierzchnia użytkowa, co się w środku znajdzie, jak został wykonany. Świetlica wiejska w Kijowcu Kolonii to kolejny budynek o podobnej bryle, bo mamy już takie świetlice dwie w swojej gminie. Mówię tutaj o Chorobowie Kolonii i Lechówce Dużej i to jest bliźniaczy projekt, także tamte świetlice bardzo dobrze spełniały swoją funkcję w formie rozłożenia sal, wielkości i dlatego postanowiliśmy, że tutaj też wybudujemy taką samą jak w tamtych miejscowościach. Nie pamiętam na tą chwilę, jaka jest powierzchnia całego budynku, bo wiadomo, że są to liczby, nie wszystkie liczby da się zawsze spamiętać, ale pamiętam na pewno tyle, że będzie nas kosztowała ponad 1,5 miliona złotych. A dofinansowanie to tylko 2% z budżetu gminy. 98% dofinansowania z budżetu środków zewnętrznych. Tak szybko liczę, 30 tysięcy jest kosztem gminy. Około 35 tysięcy to środki, jakie gmina wyda własne na budowę tej świetlicy. Domyślam się, że jeszcze będziemy musieli zadbać o środki na wyposażenie tej świetlicy. Tu akurat jest na tyle dobra sytuacja, że program, o którym wspominałem, zakładał także wyposażenie, budowę też altany, zagospodarowanie terenu, także świetlica będzie doposażona, wyposażona, chociaż nawet już do wyposażenia tej świetlicy już przyjechało, już czeka na oddanie budynku do użytku, żebyśmy mogli ten sprzęt zaadaptować w tym budynku i żeby wykorzystywać go na co dzień. Świetlica jest w taki sposób zaprojektowana, żeby wykorzystać wszystkie możliwe technologie i klimatyzacja i ogrzewanie zimą pompą ciepła zasilaną z fotowoltaiki, także można powiedzieć, że wszystkie środki maksymalnie zostały wykorzystane, te, które otrzymaliśmy na budowę tej świetlicy, żeby funkcjonowała ona z jak najmniejszym kosztem funkcjonowania, a jak największą możliwością dla mieszkańców. Właśnie widzę tam już takie filary wystające z podłoża, z ziemi, to ta altana. Tak, dokładnie. Już jest przygotowane miejsce pod budowę altany, także to miejsce też będzie przygotowane pod rekreację taką zewnętrzną na organizację, czy to spotkań grilli, spotkań plenerowych, także będzie to myślę, że fajne miejsce dla mieszkańców do codziennego chociażby spotykania się, do organizowania różnych, przeróżnych uroczystości, czy też prywatnych, czy również takich ogólnodostępnych dla wszystkich mieszkańców. Kiedy oddanie? Termin na zakończenie realizacji zadania to koniec października, także myślę, że jeszcze w tym roku będziemy mogli przeciąć szarfę.